nagle widzi motocykl, który ewidentnie jedzie dookoła ronda. No i wtedy wjeżdża. Kwadraciki mi się pojawiają na wyświetlaczu, takie piksele mi się robią. Witam. A to ninja. Siema, siema, siema. Dzisiaj jest dzień dziecka, a ponieważ w każdym facecie drzemie przez całe życie odrobina dziecka, to zrobimy sobie najlepszy możliwy dzień dziecka, czyli pojeździmy sobie na moto. O, jakiś piesek tam biega. Jakiś piesek tam biega. Żeby tylko piesek nie miał ochoty mnie zaatakować. Dobra, pieski były na smyczy. Okidoki. A wy co robicie w dzień dziecka? Przyznajcie się. Kombinujecie, jak tu zapewnić rozrywkę swoim pociechom. A ja w tym roku nie muszę. A czemu nie muszę? A temu nie muszę, że moja pociecha prawie dorosła. Pannica zapomniała w tym roku o dniu ojca i matki. Więc i my postanowiliśmy zapomnieć o jej dniu. Nie musimy się zmuszczać. Co też należałoby przygotować, żeby uszczęśliwić naszą prawie dorosłą pociechę. O kurde. Ależ tam była hopka paskudna. O ja cię. No, ale ja nie wiedziałem dokładnie, z jaką jadę prędkością, bo znowu mi się te takie, kurcze, takie kwadraciki mi się pojawiają na wyświetlaczu. Takie piksele mi się robią. Już na pewno zauważyliście w poprzednich odcinkach. Chyba będę musiał do ASO jechać, bo no to ciągle mi się robi, tak? Jak jadę troszkę wolniej, o, na przykład tak, to nie mam tego, nie? To nie ma tych kwadracików. Ale patrzcie teraz, no. Jadę trochę szybciej i kurna już są. No to bez sensu jest. No proszę, pani zapewnia swoim dzieciom na dzień dziecka wycieczkę rowerową. No bardzo dobrze. Zobaczymy, co ta pani powie, jak dzieci będą miały po 16 lat. Znaczy, wiadomo, nie wszystkie naraz, bo to jest niemożliwe. Musiałoby dojść do jakiejś dylatacji czasu. Ale wiecie, o co mi chodzi. Jedziemy w stronę metropolii. Metropolitarnego miasta. W stronę siedziby metropolity. Chociaż niektórzy twierdzą, że Gorzów to bardziej nekropolia niż metropolia. Rzekomo prowadzimy w rankingu miejsc, w których ludzie najmniej chcieliby mieszkać. Jesteśmy w topce miejsc, w których ludzie nie chcą mieszkać. No i patrzcie, no znowu te kwadraty, te artefakty. Ten wyświetlacz jest chyba zepsuty. No zdecydowanie kwalifikuje się do serwisu Kawasaki. Jutro trzeba dzwonić i się umawiać. Tak nie może być. Jaki odważny zagadał do psa. O, ty taki tam, ty Burek, do budy, do budy. A jakby Burek mu wyszedł przez to ogrodzenie, to ciekawe, kto uciekałby do budy. Ale tu są fajne studzienki. Można poćwiczyć slalom. Slalom, slalom. Można poćwiczyć slalom. Jak coś jedzie, to nie. O, to możemy slalom poćwiczyć. Wii, wii, wii.
i slalom. A nie udało się. Test łosia. Nie chcemy żadnego testu łosia. A co pan tu tak stoisz? Na środku. Żadnych testów łosia. No i patrzcie, patrzcie, patrzcie. Znowu te kwadraciki. Noż jasna dętka. Ale chamstwo. Nie mógł go wypuścić? Co za wieśniak. Co za brzydki człowiek. Nie mógł wypuścić pana motocyklisty? Kłodawa, kłodawa. No, to kłodawa, bo no właśnie Janosik mnie ostrzega o nieoznakowanym samochodzie policyjnym w Kłodawie. Na ulicy Gorzowskiej. Pani rozmawia przez telefon, to tak wolno? Chyba nie wolno. Proszę pani. A może tylko włosy poprawiała? Tak, to ona włosy poprawiała. Ale jechać, panowie, jechać. Rajuśku. Nie no, zielone mają i nie jadą. Matołki. Wow, jakie Kawasaki. Łohoho. Panie kochany. Taki kolor jak u mnie na ikonie neutrala, nie? Idealnie pasuje. Idealo. O, idzie pani z dzidzią. Dzidzia zadowolona po dniu dziecka. Wszyscy zadowoleni. Everyone happy. Everyone? Everybody. Everybody. Love somebody. Everybody. Everybody needs somebody. Wiecie, że ja jeszcze nie jechałem nowym tramwajem. Ostatnio żona się wybrała tramwajem, bo auto odstawiliśmy do mechanika i podstawili tak zwanego Helmuta, czyli niemiecki taki tramwaj. A nie, przepraszam, nie Helmuta. Podstawili taki komunistyczny tramwaj z lat 80. No i tyle miała z przejażdżki nowym klimatyzowanym tramwajem. Pojedziemy, zobaczymy. Tam, gdzie mnie smutni panowie dopadli. Cóż tam się takiego może dziać teraz? Czy przypadkiem nie ma tam smutnych panów znowu? Pojedziemy, zobaczymy, zerkniemy, lukniemy. Przypomnimy sobie te traumatyczne przeżycia. When I was watching it, I actually thought it was good. Ale tym razem z prędkością 50 km na godzinę. O. I ani grama więcej. No nie, nie ma ich. Nie ma ich. Nie stoją. Chyba, że stoją dalej. Też się może tak zdarzyć. O, tu się czaili. Przekroczenie prędkości, tak? Widzę. Pan zwolnił. Na Bogu ducha winnych ludzi. Zawracamy. Oczywiście. A to zawsze tak śmiesznie jest, bo załóżmy, że gościu stoi przed rondem i nie wjeżdża, mimo że jest puste. I nagle widzi motocykl, który ewidentnie jedzie dookoła ronda. No i wtedy wjeżdża, nie? No, proste. Logiczne. Logical. Pyk, 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 pyk. Dobra. Okej.
co będzie. Nie wiem, rozjadał mnie, kuźwa. Ten, tą ciężarówką, skurkowany. Mógł mnie nie widzieć, miał pełne prawo mnie nie widzieć. No, tak było. On to widzi, owszem, ale tak na parę metrów do przodu, a to co mu wyjedzie gdzieś spod drzwi, z boku przy zderzaku, to on tego nie widzi, to nawet nie ma takiej opcji, żeby to widział. Taki, powiem wam, smutny ten dzień dziecka. Jakoś tak mało wesoło jest. Jakoś nie mam weny, żeby mówić coś za dużo. Przychodzi mi to z trudem. Nie wiem. I znowu te kwadraciki. Demet. Patrzcie, teraz znikną. Patrzcie. No mówiłem, że znikną. No już jasny kwint. Co za dziadostwo. A tutaj jest centrala telefoniczna, albo była, ale no chyba jeszcze jest. I jakiś x lat temu był taki motyw, że ta centrala wybuchła. Normalnie wywaliło instalację w kosmos. Ale się działo tutaj. Jakieś studzienki powyskakiwały w powietrze. Taka oto była historia niesamowita. A już chciałem pani pokazać, że jej się światła nie palą. A pani mnie uprzedziła, wyczuła moje myśli i zapaliła światło. A mogło być tak miło. Może pani, ma pani było światełka niezapalone. O, dziękuję. Już zapalam, ale nie było. Ale nie było. O kurde, zapomniałem, że tu nie ma przejazdu. Tytka morda rypana maćną. No tak, tu nie ma przejazdu. Nie tylko ja zapomniałem. Gościu też no bo zrobili takie jakieś, to jest takie mało czytelne, no jedziesz na pamięć. Jedziesz tu na pamięć i ładujesz się w ten zakaz. Przecież to samo ostatnio zrobiłem, jak tu jechałem, identyko. No kompletnie bez sensu. A jakbym tak skręcił tutaj w lewo, to gdzie dojadę? Na pewno gdzieś dojadę. Aha. Tak trzeba żyć. Tak trzeba robić. Ścinać. Dokładnie. Tutaj nie wolno niby. Chociaż właściwie to nie wiadomo, bo to jest tylko wspomnienie po znaku drogowym. Oj, idealnie. Tutaj są te nowe bloki. Nowe bloki. Żabka. Tu jest żabka. Żabki są wszędzie. Ale tu jeszcze nie jechałem motocyklem na pewno. Autem raczej też nie. To już patrzymy, co tu jest fajnego. Nowe bloki. No nie, to już są stare bloki. O, tu są nowe bloki. Ale te bloki nie są tak nowe, jak te inne nowe bloki. Koniec! A wjadę tu na ten parking, czy co? Czy co tu się zadzieje? Strefa ruchu? Strefa ruchu. Nie. Nie wjadę. Nie ma opcji, żebym wjechał. Tutaj mogę zawrócić. Koniec, panie. Tak jakby nie mogli tutaj zrobić jakiegoś takiego sprytnego łącznika między parkingiem. Czy tu wolno, czy tu nie wolno.
Nie no, kurde, nie wolno. Dobra, nie będę się wydurniał. To był idealny nawrót. Dwa koła, dwie nogi. No, to był nawrót asystowany. Nawrót z asystą podologiczną i ortopedyczną, ale się udał. Zawróciłem. A tutaj to niby co jest? A nie, tu panie szlaban jest. Tu trzeba pokazać klejnoty, żeby wjechać. Klejnoty koronne mieszkańców tego osiedla. Albo po prostu trzeba mieć pilota od szlabanu. No ale to takie mało fantazyjne rozwiązanie jest. Pilota to ma każdy. O! No, muszę pamiętać o kwadracikach, żeby... No, bo one się tu mogą pojawić, te kwadraciki. Tu trzeba się zatrzymać. Tak każe obyczaj. Tak każe obyczaj. Tak każe obyczaj. Obyczaj drogowy. Tak każe. No to kto pojedzie na czerwonym? O, dzień dobry. Tak myślałem. Tak właśnie sądziłem. Centrum Medyczne. No dobrze, że chociaż nazwali to Centrum Medyczne, a nie na przykład Medical Center, no bo to jest takie standardowe podejście w dzisiejszych czasach, że nie ma hoteli, tylko są resort and spa, Medical Center, Beauty Studio, inne health and wellness itp. itd. No naprawdę tak jedziesz, kuźwa? Ty co za jakiś baran? Na bogów. Co za jakiś baran, no znaków nie znasz? Jezus Maria. Chłopie. No zobaczymy, jak sobie poradzi z rondem. No uwaga, będzie jakieś wesołe zdarzenie? Nie, jednak nie. Już myślałem, że gościu pójdzie ostro w lewo. Ale nie poszedł. Stanął na pierwszeństwie, macha na typa, jedź pan. Tamten nie wie, co ma zrobić. Co się dzieje? Zaraz zobaczymy, co to za zmiana organizacji ruchu się odstawia. No bo jest tu zmiana, nie? Ktoś chce tutaj skręcić, to musi tutaj skręcić, a jak ktoś chce skręcić tutaj, to musi skręcić tutaj. No przecież to jest w pełni logiczne i proste. Chcesz jechać tutaj, to skręcasz tutaj. Chcesz jechać tutaj, to skręcasz tutaj. Łatwo to zapamiętać. No i co, taki dzień dziecka, 60 km przejechaliśmy już. Jeżdżąc praktycznie tylko po mieście i najbliższej okolicy i gadając brednie cały czas jakieś,
które moim zdaniem są śmieszne, a waszym to już nie wiem, zapowiedzcie w komentarzu. No tu lodziki. Tu robią lodziki. Oj, państwo też mają. A, tutaj chyba. Wow, jakieś super pyszne lody tu robią. Taka kolejka. Muszą być pyszne. Nie chcę być inaczej. Niam Niam, zdaje się, tak się nazywały. No. Tak się nazywały. Matko Boska, znowu jakieś No ale jedź, chłopie, tym autem, no! Ja pierdzielę, no. Co jest? Głupio wyszło. A ja zamuliłem jak zwykle. No nic. Jakoś muszę z tym żyć. Jakoś muszę z tym żyć. Z tą skazą na honorze. Tylko kolega też za daleko widzę nie zajechał. Policja? Nie. No, za przejściem. Możemy go dogonić za przejściem. No i tak się kończy właśnie próba gonienia kogoś, kto no jest szybszy od ciebie, nawet gdybyś chciał go dogonić, to go nie dogonisz, bo on ma dużo mocniejszy motocykl, tak? No i kolega wyrwał do przodu i oj, oj, co? I znowu stoi na czerwony. On jest chyba partnerem albo sponsorem tytularnym jakiejś stacji benzynowej, bo po co tak piździć, jak to tylko paliwo kosztuje. Witam. A to ninja. Duża ninja. Tym się duża ninja różni od małej ninży, że jest duża. No tak. Jego motocykl to jest... to jest urządzenie precyzyjne, takie... A moje to jest młockarnia do trawy taka. Sieczkarnia do trawy taka. No i tak brzmi, tak jeździ. A właściwie to jeździ jak brzmi, albo brzmi jak jeździ. Ale mnie to naprawdę w ogóle nie przeszkadza. Ja jestem zadowolony. Dla mnie to jest bardzo dobry motocykl. A jazda po mieście takim jak Gorzów na zasadzie pałowanie od świateł do świateł albo od przejścia do przejścia, nie wiadomo po co i w jakim celu, to nie jest moja bajka. To nie, tego to ja nie robię i nie lubię, nie polecam, nie popieram. Tu sobie skręcimy. Ale jak ktoś lubi, umie i sprawia mu to radość, no to czemu nie? No jego sprawa, tak? A poza tym kto powiedział, że on pałował? On po prostu tak głośno pracuje ten jego napęd, silnik i tak dalej. A prędkość była kończąc napisowa. O i znowu zielony kolor taki. Jak tamtego Kawasaki, co widziałem koło przejścia. O, wow, jakie Kawasaki.
Oj, coś mnie ten zielony kolor dzisiaj prześladuje. Coś mnie on... To jest jakiś znak. Znak orła. Trzeba się zatrzymać. Tak każe obyczaj. Tak każe obyczaj. Tak każe obyczaj. A jeszcze tylko wracając do takiej jazdy po mieście, bo no męczy mnie to jednak trochę. No to powiedzcie, czy to jest naprawdę takie przyjemne? No masz przed sobą, załóżmy, nie wiem, 200-300 metrów, bo takie tutaj są nieraz odległości między pasami, światłami, stopami. Może 400. I ruszasz i łututututututu, pam, pam, łututu, i za chwilę hamujesz. A potem jedziesz 300 kolejnych metrów za autobusem. A potem znowu łututututututu, pam, pam, pam. I znowu hamujesz, i znowu wolno, i pu, 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 i pam. No jaki to ma sens? No to jak będzie? Taranujemy? Spokojnie, spokojnie. Bez stresu. No dobra. Koniec dnia dziecka. 70 km dnia dziecka i tyle, i dwa gile. Jedziemy do domu. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day.